W naszej uczelni od 2010 roku zajęcia z języków obcych na studiach niestacjonarnych odbywają się w formule blended learningowej z wykorzystaniem platformy. W latach 2012-2017 była to platforma Rosetta Stone, a od października 2017 językowe materiały dydaktyczne zamieszczone są na Moodle. Obecnie studenci mają do wyboru 3 języki: angielski, niemiecki i hiszpański z poziomu A1, A2 i B1, B2. Zajęcia na platformie mają budowę modułową. Dla przykładu w ciągu pierwszego roku student powinien przejść przez 8 modułów, składających się z ciekawych zagadnień, czytanek, fiszek, a także interaktywnych ćwiczeń i gier. Forma nauki jest bardzo elastyczna. Każdą aktywność można wykonywać w dogodnym dla siebie czasie. Wszystko odbywa się zgodnie z popularnym dziś sloganem „Wszyscy, wszystko, zawsze i wszędzie”. Aby wejść na platformę, wystarczy login, hasło i urządzenie z dostępem do internetu. Co sądzisz o kursach na platformie? Czy taka forma nauki jest satysfakcjonująca dla Ciebie? Dla mnie jest doskonała. Mogę wykonywać zadania z któregokolwiek urządzenia chcę. Wykonuję quizy, czytam teksty, oglądam filmiki. Jest to ciągle zapisywane, więc nie muszę się martwić, że utracę to, co wykonałem, a dodatkowo dostosowuję do swoich potrzeb czasowych. Nie muszę się martwić, że codziennie będę siadał i ćwiczył. Mogę to robić raz w tygodniu, mogę to robić raz na 2 tygodnie, albo chociażby codziennie. Podsumowując, warto wskazać jeszcze kilka korzyści wynikających z takiego systemu nauki. Indywidualizacja procesu nauczania. Nauka we własnym tempie, możliwość powtórek. Dostęp do wiedzy w czasie synchronicznym i asynchronicznym, praktycznie z każdego urządzenia podłączonego do sieci. Różnorodność treści i zadań dydaktycznych. Otwarty dostęp do materiałów i ćwiczeń, które były wcześniej realizowane i oszczędność czasu.